bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Od Biedaka do Kozaka, oczywiście Farming Simulator 22. Jak widzicie, ja aktualnie jestem w trasie, ale ze mną na odcinku oczywiście jest Boluś. Witam bardzo serdecznie. Boluś nie w trasie, Boluś na polu, uprawia, jestem. Słuchajcie, pod rzepok sobie 30, a my no, siedzimy sobie w MF-ie, jedziemy sobie, słuchajcie, wracam ze sklepu. Byłem na sklepie, byłem zrobić małe zakupy. Jakie? Zakupiłem, słuchajcie, sobie paletę z nasionami rzepaku. No bo dzisiaj oczywiście mamy sierpień, przewinęliśmy sobie czas. Trzeba brać się za robotę i za tą robotę dzisiaj właśnie się weźmiemy, czyli siewy rzepaku. Dwa pola do zasiania. Na poprzednich odcinkach wybraliśmy sobie, które kawałki chcemy tym rzepakiem zasiać. No i będziemy dążyć do tego, słuchajcie, na dzisiejszym odcinku, drodzy moi widzowie, żeby ten rzepaczek oczywiście zasiać. Ale skoro mamy sierpień, oczywiście jeszcze gdzieś tam cały czas trwają u nas na gospodarstwie żniwa i dzisiaj te żniwa zbożowe sobie zakończymy. Mamy do skoszenia owiec, nieduże pole. Myślę, że pod koniec odcinka sobie na spokojnie pojedziemy kombajnikiem i sobie to zboże skosimy. Będzie owiec skoszony, pole wtedy sobie to sprasuje. Czy dzisiaj na odcinku zobaczymy, słuchajcie, wszystko jest zależne od tego, jak nam pójdą oczywiście te siewy rzepaku. Aktualnie Boluś uprawia 30. Ja, słuchajcie, wjadę sobie na gospę, odstawię sobie dwukołówkę i do MF-a oczywiście podczepiamy sobie siewnik. Mamy dzisiaj, słuchajcie, nowy nabyteczek. Mamy nowy nabyteczek, przyprowadziłem go poza odcinkami. Mega spontanicznie, słuchajcie, trafiliśmy fajną okazję, bo nie ma co gadać, naprawdę okazja, powiem wam, stuprocentowa. Grzech byśmy zrobili, gdybyśmy tego nie kupili. Oczywiście mowa tutaj o przyczepie, bo pewnie na miniaturce to widzicie. Przyczepa nie Autosan, nie żadna polska, tylko przyczepa BSS. Mówiłem wam o tym, że chciałbym, żeby na naszym gospodarstwie pojawiła się jakaś inna przyczepa niż autosanka, bo nie ukrywam, ale na tych wszystkich polskich seriach zawsze te autosanki katujemy i już one mi się po prostu troszeczkę znudziły. Kupiliśmy przyczepę dokładnie za 9900, także nie wyniosła ona nas dużo. Co prawda, jest ona do wyremontowania, słuchajcie, także na pewno, podejrzewam, 5-6 tysięcy na pewno będziemy musieli w nią jeszcze włożyć, żebyśmy ją wyremontowali w przyszłości tak, jak będziemy chcieli. Już wam ją pokazuję, słuchajcie, wstawiłem sobie ją do stodoły, tak się ona prezentuje. Przede wszystkim bardzo zdrowa rama, na tym nam najbardziej zależało, żeby była zdrowa rama, żeby nie była przegnita. Cała krypa do zmiany, burt, jak widzicie, drewniane, także no tutaj to nie przejdzie w naszym gospodarstwie. Na pewno w przyszłości będziemy chcieli sobie je zmienić na metalowe, na pewno jakieś duże nadstawki, przerobić sobie ją na taką 11-12 tonową przyczepę, bo oczywiście podwozie da radę. Myślę, jakieś inne oponki w przyszłości na pewno troszeczkę większe też wlecą, aczkolwiek na nasze potrzeby na ten moment ta przyczepa w zupełności nam wystarczy. Pojemność, słuchajcie, duża, bo około 8 ton, także wchodzi na nią sporo. Jest dosyć szeroka, jest dosyć długa. Może nie jest na tyle wysoka, co nasza autosanka, ale szerokość i długość naprawdę robi tutaj dużą robotę. W każdym razie na pewno czeka nas, słuchajcie, duży remont tej przyczepy, ale to na pewno nie w tym sezonie, podejrzewam. Może w przyszłym? Raczej chyba też nie, bo raczej będziemy odkładać sobie pieniążki na nowy ciągnik, więc gdzieś tam za 2-3 sezony, jak będziemy mieli luźne pieniądze, no to wtedy będziemy mogli ewentualnie tą przyczepę sobie wyremontować. No i tutaj też z Wolkiem, słuchajcie, już gadałem, że na pewno za sezon, bądź za 2 sezony wymienimy naszą autosankę również, bo za tą autosankę, podejrzewam, dostaniemy mega fajne pieniądze i będziemy mogli sobie pozwolić na coś lepszego niż przyczepę z drewnianymi burtami. Także ta autosanka, podejrzewam, za sezon będzie do sprzedania i też poszukamy, słuchajcie, czegoś większego, no bo nie ukrywajmy, te autosanki to jest już przeżytek, przeżytek na naszych seriach, bo na każdej serii te autosanki się po prostu pojawiały, cały czas te same, cały czas w tych samych konfiguracjach, więc to już się nam troszeczkę właśnie przejadło. Ale dobra, bo my tu gadu, robota sama nic się nie zrobi. Bolek już tam uprawia, mam nadzieję, że masz już na tyle uprawione, że będę mógł zaraz siewnikiem tam wpadać. Odczepiamy sobie, dobra, nie, inaczej, najpierw musimy, słuchajcie, tą dwukołówkę sobie oczywiście otworzyć, żeby tutaj ładnie wyładować sobie te nasiona z rzepaku. Za nasiona nie zapłaciłem dużo, bo około tysiaka, także to tam nie ma tragedii, nie były to duże pieniądze. Podczepiamy sobie do MF-a siewnik. Dlaczego do MF-a, a nie do Belarusa? Powiem wam tak, i Belarus, i MF z tym siewnikiem fajnie wyglądają, dlatego będę sobie raz używał tego ciągnika, raz tego. I teraz tutaj tak, najważniejszy temat dzisiejszego odcinka to ścieżki, bo po około waszych komentarzach nie wywnioskowałem, co chcecie, czy chcecie te ścieżki, czy nie chcecie tych ścieżek, i sami z Bolkiem zdecydowaliśmy, że przetestujemy pewien mod,
na ścieżki, troszeczkę inne niż ProSeed, aczkolwiek musicie nam dać jeszcze troszeczkę czasu, żeby to przetestować. Teraz mamy piątek, więc myślę, że w weekend znajdę troszeczkę czasu na to, żeby sobie ten mod potestować i wtedy ewentualnie dodamy sobie go tutaj na Adwydaka. Także dzisiaj siejemy bez ścieżek, a jak to później będzie, to zobaczymy. Jeżeli ten mod będzie robił naprawdę fajne ścieżki, takie, które będą nam tutaj pasowały, no to wtedy jestem jak najbardziej za, czemu nie, możemy się w to oczywiście bawić, ale dopiero wtedy, kiedy ten mod w 100% sobie przetestujemy. Dobra, teraz pytanie, jak my tutaj musimy, słuchajcie, wyjechać, czy damy radę w ogóle? Ty, mordo, ty wyjeżdżałeś stąd z silnikiem w ogóle? Tej pierwszej bramki? No. Kurde, ona jest na pewno na 3-metrową, bo talerzówką wyjeżdżałem. Ja pierdzielę, ty nie mogę z wiaty wyjechać, mordo. Ale fail. Wiaty? No z wiaty nie mogę wyjechać z siewnikiem, czaisz to? O. Nie wiem, jak ja z nim tu wjechałem, że nie mogę wyjechać. Dobra, słuchajcie, ja sobie muszę troszeczkę pomóc niestety. No przepraszam was bardzo mocno za to, ale... Ale no sami widzicie, że szerokościowo ten siewnik po prostu się tutaj niezbyt mieści. Musimy chyba poszukać sobie troszeczkę inne miejsce na... Nie wiem, nie mam pojęcia, słuchajcie, jak ja z nim tutaj wjechałem, że się zmieściłem, a nie mogłem wyjechać. No dobra, mniejsza o to, nie skupiajmy się na tym. Najważniejsze, że udało się jakoś tutaj ten siewnik stąd wydostać. Dobra, uzupełniamy sobie nasiona. Mamy, tak jak mówiłem, dwa pola do zasiania rzepakiem, także fajnie, że jak wchodzimy w ten rzepak, to od razu wchodzimy tak jakby na pełnej, że nie bawimy się, wiecie, a że siejemy jedno malutkie pole rzepaku, bo teoretycznie rzepak słabo sypie i wydaje mi się, że gdybyśmy zasieli jeden mały kawałek, to teoretycznie tego zarobku za ten rzepak nawet byśmy za bardzo nie zauważyli. Dlatego cieszę się, że siejemy go dosyć dużo, bo przynajmniej wydaje mi się, że powinniśmy mieć za to dosyć fajne pieniążki, nie? Dobra, odcofujemy sobie. Ładnie sobie uzupełniamy, ustawimy sobie siewnik tutaj elegancko pod rzepaczek, bo są to nasze pierwsze siewy rzepaku na tej serii, więc taka też dosyć wiekopomna chwila. Siewy jak siewy, bo siewy wyglądają tak samo, ale jak będą żniwa rzepaku, to powiem wam, myślę, że to będzie naprawdę fajnie, fajnie się prezentowało. Dobra, mamy zasypane 550 litrów do naszego siewnika. No i lecimy. Mordo, czy ty zacząłeś tutaj uprawiać od razu od ulicy? Tak, tak z tego tak co jest. Widzę, jest tutaj zaczęte, więc cacy, będziemy mogli od razu sobie stąd stąd ruszać. Czy ogarniemy ten odcinku? Nie mam pojęcia. Powiem wam, że może być ciężko, bo ten kawałek, na który teraz jedziemy, jest dosyć duży. Także wydaje mi się, że ciężko to będzie zasiać w odcinku. Powiedz mi, czy ty chcesz uprawiać na odcinku? Tak, tak, mordeczko, więc wiesz co? Ja sobie zrobię... Mordo, weź wysiądź i wsiądź do ciennika, jakbyś mógł. Bardzo cię proszę. Teraz tak, ustawiamy sobie rzepaczek. Ty masz już tyle uprawione, że zaraz nie będzie, czy co? No już, a no tutaj już na pewno nie. Na tym polu? Dwa przejazdy mi zostały. Co ty gadasz, to ci idzie zajebiście, no to skończ wtedy to pole. A ja pojadę sobie mordą uprawić wtedy tamten mały kawałek, co? Dobra. Dobra i elegancko. Ja, bo ja tu zapierdziałem, mówię, jak ci tyle roboty ma być, że mam nie skończyć, to mówię, ja zapierdzielam. Leśko tylko zarzuciłem, trochę tylko, żeby zimie rozrzuciła, reszta brunt niech zagarnął. Fajnie, 10 na godzinę, możemy sobie jechać, więc elegancko. Znaczy brunki, mordo, nie będziemy bronować. Mówię, że tutaj ja mam na agregacie. Aha, na agregacie, tak. A teraz, tak jest dobry teraz jeszcze powiedziałeś o bronach. Dostaliśmy tysiaka, słuchajcie. Nie bawiłem się, nie ukrywam, sprzedałem, słuchajcie, kosa i brony na złom. I za to łącznie dostaliśmy tysiaczka, także w cenie złomu sobie to sprzedaliśmy. Bo powiem wam, te brony były porzewniałe, kos był już też tragicznie zajechany. Więc wydaje mi się, że nie byłoby sensu za bardzo tutaj komuś go wciskać, tym bardziej go remontować, bo no nie warto było w to inwestować. Dlatego sprzedałem to na złom i dostaliśmy właśnie za to tysiaka, więc zawsze jakiś pieniążek, a mówię, to były maszyny, słuchajcie, których żeśmy już na tej serii po prostu nie używali. Mamy nowy nabytek, wleciał nowy nabytek u Bolka na odcinku, talerzóweczka. Fajnie, bo słuchajcie, kupiliśmy dwa nowe nabytki i to nie małe nowe nabytki, bo talerzówka no kosztowała sporo, przyczepa też nie była tania, a jeszcze w tym momencie zostało nam na koncie 12 500. Oczywiście po przewinięciu coś tam doszło nam za mleko, jakieś tam groszowe sprawy, koło 500 podejrzewam, doszło nam za mleko, więc łącznie teraz zostało nam 12 500. Oczywiście 5000 musimy sobie przeznaczyć na spłatę kredytu. To myślę zrobimy sobie na spokojnie przed zimą jakoś. Ty mordo już skończyłeś? Tak jest. Dobra, to jakbyś mógł to wyjeść tam na górę, poczekaj na mnie, ja dojadę wtedy i już ciebie będę wtedy zmieniał, nie? Dobra. Pojadę sobie, słuchajcie, też troszeczkę tym ciapkiem pouprawiać, bo fajny zestaw, rzadko tę uprawę robimy, bo często i gęsto jest tak, że siejemy od razu bez uprawy, jakieś tam robimy to poza odcinkami.
ale jednak na odcinkach staramy się, żeby po orce to uprawiać i żeby właśnie siać sobie dopiero po kultywatorze. 12,5 tysiąca, tak jak powiedziałem, 5 tysięcy odejmiemy, czyli zostanie nam 7,5 tysiąca. Czy jakieś sprzedaże? No coś tam sprzedawane będzie później, aczkolwiek też nie będą to jakieś super duże pieniądze. Chociaż w tym sezonie, słuchajcie, tak mi się przynajmniej wydaje, nie jestem w 100% pewien, ale jest taka szansa, że na zimę będą do sprzedania byki. Bo one są teraz po 2,5 tysiąca, więc nie wiem, jaki one mają duży przyrost. Ale wydaje mi się, że albo przed zimą, albo na wiosnę będziemy mogli sobie już je sprzedać. A tych byków, słuchajcie, łącznie mamy 10. 10 albo 8. Zaraz zresztą wam powiem w 100%, bo już nawet szczerze wam powiem, że nie pamiętam. Dziadzia tu stoi, słuchajcie, w kapelutku, trochę zdenerwowany. U mnie sąsiadka. A u mnie sąsiad w kapeluszu. Chłopie, kurwa, opętało go. Mordo, sąsiada opętało. Poczekaj, muszę ci to nagrać na grupę. Pierdolisz. Poczekaj. Poczekaj, już ci to nagrywam. Patrz to. Chłopie, odpal sobie grupę na Facebooku. Zobacz, co on robi. Czekaj, czekam, aż przyjdzie. Ja pierdolę. Patrz, wysyłam ci. Okej. Nie wiem, pierwszy raz coś takiego widzę, żeby sąsiada nam opętało. Albo piany jest za mocno. Zobacz to. Wysłało się na katolików. Dzień dobry. Ja pierdzielę. A, on, wiesz co, on kiwa chyba każdemu samochodowi, co tu podjeżdża, nie? Czekaj, ja muszę cofnąć, żeby on poszedł na bok. O, dobra, poszedł. Nie wiem. Dobra, już wyjeżdżą, poczekaj. Nie mogę. Masakra. Dobra, mogę. Przepuszczają mnie, chłopie, zobacz. Nie mogę, nie. Tancer! Sąsiad opętany. Dzwoń po egzorcystę za niecałe 300. Weź ten, masz ten krzyż, weź z domu, zdejmij ja z tego, z Foresta, nie? Ja. Chodź, to je diabeł. Kurde, ale nie mam w swoim pokoju, ty. Właśnie, ja pierdzielę, nie mam krzyża w swoim pokoju. A ty masz... jest krzyż. Ty masz krzyżyk? Twoim? No. Na klacie. Na klacie. O, ja też mam. Dobra, to się zalicza, nie? I to. To się zalicza, dobre i to. Dobra, lecimy z tą prawą. To pole nie jest za duże, więc wydaje mi się, że w zupełności powinienem sobie z tym poradzić. Tylko teraz pytanie, jakim biegiem tu uprawiać to? Z 12, 13... 12 na godzinę? No, 12 na godzinę, wydaje mi się, że ciapek by z tym agregatem sobie na spokojnie poradził. No jak widzicie, piękny, żółty owiec do koszenia, także dzisiaj sobie też to obrócimy. Taki miszmasz, nie dość, że się bierze paku, to jeszcze troszeczkę żgim dzisiaj uschniemy. Oczywiście na słomę i już tutaj podjęliśmy z Bolkiem decyzję, że jednak nie robimy tego w kostki, tylko będziemy sobie to prasować w okrągłe belki, żeby tych kostek po prostu nie mieć za dużo. Gdzieś tam dzwonił, słuchajcie, do nas sąsiad. Nie sąsiad Tanas, tylko sąsiad Grzesiu. Że chciałby, żebyśmy, słuchajcie, przyjechali do niego na usługę. Aczkolwiek my dzisiaj nie mamy czasu, także może gdzieś tam jeszcze w kolejnych odcinkach, słuchajcie, jakieś żniwa ujrzycie tutaj u nas, bo na sierpniu raczej zostaniemy jeszcze chwilę. Podejrzewam, że Tanas jeszcze rzepaków nie posiał, więc myślę, że na sierpniu jeszcze troszeczkę czasu zostaniemy i może z jakimiś pracami pożniwnymi połączymy sobie właśnie te usługi. Kurde, pojechałby coś zarobić, nie, mordo? Fajne, zawsze, no. Zawsze gdzieś tam jakieś pieniążki by nam jeszcze tutaj wpadły. A właśnie, ja tak kurde gadu, mówiłem tutaj wam o tych bykach. Chciałem sprawdzić, ile one teraz kosztują. Wydawało mi się, tak, limuzyny. Łącznie mamy byków 8. Mamy 4 limuzyny, 4 angusy. No i te limuzy mają, słuchajcie, 2,5 tysiąca one są. Także jest cień szansy na to, że one do 3 tysięcy do końca sezonu dobiją. Nie wiem, ile one miesięcznie mają, jaki one mają miesięczny przyrost, nie? No kurde, tak może dobiję, może nie dobiję. No mówię, jeżeli nie, no to sprzedamy sobie je na wiosnę. Ale zobaczcie, to jest 8 byków, jaki to dla nas będzie zastrzyk gotówki. Jak one będą po 3 tysiące, 3 razy 8, 24 tysiące, mordo. To jest zajebisty pieniądz i to prawdopodobnie przyczyni się w bardzo dużej mierze do tego, żeby kupić ciągnik. No, pewnie tak. Bo, no nie ukrywam, ale przyszły sezon to jest dla mnie takie maksimum, kiedy chciałbym, żeby ten nie, ciągnik no, tutaj pojawił. Nie, no żeby to nudno się nie było. Dokładnie. No i tą chałupę, no takie najważniejsze rzeczy, żebyśmy tą chałupę zaczęli budować. Znaczy powiem ci tak, wykop pod chałupę to nie będzie drogi biznes. Myślę, że na same fundamenty, czyli zalanie piwnicy itp. itd. powinno nam wystarczyć pieniędzy. No zobaczymy, no kurde, słuchajcie, budowa domu. W życiu realnym, nie będziemy na to patrzeć, na pewno tak. Bo budowa domu w życiu realnym w tym momencie to jest około 500 000. Jak nie więcej. Więc... Nie, to będzie jakaś stara pitrówka, jest stary pitrówka. Dokładnie, dokładnie. I tak będzie lepsza niż nasz drewniany domek.
pewno. Jesteśmy, wiecie, oporowcami teraz, dla nas to najważniejsze, to nie możemy w ogóle w domu nie spać, możemy robić cały czas maszynę. Jesteśmy młodzi, chce nam się robić. Dokładnie, najwyżej będziemy w stodole na sianie i na sumie spali. Tak, więc dlatego też chałupa taka, że się rozpierdziela, ale my tam tylko praktycznie śpimy i jemy, nic więcej. No ale powiem ci, że no zrobiłby już tą nową chałupę, bo też już ludzie pisali o tym, żeby się przydał nowy, nowy dom. Nie, bo powiem ci, że teraz, jeszcze jak jest ten MTZ, to jak cię mogę, ale jak wleci nowy ciągnik, który będziemy tutaj mieli, nie, no, to już ta stara chałupa kompletnie nie będzie do tego klimatu pasowała, nie? Powiem, może zgłośmy się do nasz nowy dom. Dobra. Może pani dom, bo ona przyjedzie, ona przyjedzie i nie wyremontujemy waszego domu. A ja, my który... powiemy do niej, na chuj przyjechałaś. No. To było kiedyś reklamy, patrz. Ja nie wierzę. Dobre, dobre to by było. Mordo, ale nie mamy żadnej smutnej historii. Spokojnie. Zdjęcia twoje dzieci, co? Albo ten, albo że świniak nam umrze. A dobra, nie będę mówił. Takich brzydkich rzeczy nie można. Bo jeszcze wykrakam świniana, bo zdychają wszystkie. Ja, a zaraz od sąsiada przyjdzie. Lepiej słuchajcie, takich rzeczy nie gadam. No. Ale by zadzwonił do pani Dowborowej, może by przyjechała nam wyremontować, kurde. A dla niej to też jakaś promocja była. Tak, my byśmy ją lekko na YouTubie, kurde, już widzę Jankusa, chłopie, w roli Dowborowej, nie? A dzień dobry! A co? Dobra, ja mam tutaj zaledwie jeszcze 2-3 przejazdy, no może, no 3-4 przejazdy i mam to skończone. Ja mam ci tutaj, że się zostawić? Nie, jak chcesz, to siej całe. Dużo ci zostało jeszcze? Nie. Boże mordo, to ty chyba kurwa piątką zapierdalasz. Nie, no normalnie sobie jeżdżę, tylko wiesz, do tajnej szerokości. Robota idzie, co? Dobra. Powiem ci tak, im szybciej, mordo, im szybciej zasiejemy, tym lepiej dla nas. Bo tym więcej jeszcze dzisiaj zdążymy zrobić. Ja ci powiem, że takim jeszcze nabytkiem, który powinien się tutaj pojawić, myślę, że niedrogim, to będą wały. Bo to nam też da troszeczkę do plonu i dzięki temu będziemy więcej teraz zarabiać. Teraz fajne wały. Wyszły wały? No, wyszły właśnie 6-metrowe zajebiste. Ale polskie? No, takie fajne nara, no tak, takie polskie, no. No bo wydaje mi się, że takich wałów, które ty masz na solce, to już nie ma sensu tutaj kupować. No nie. To już trzeba myśleć, słuchajcie, o czymś rozkładanym hydraulicznie. No, żeby po prostu też tole wyglądało lepiej. Nawet wolałbym tym większym ciągnikiem wałować, niż kurde męczyć się takimi małymi walcami. Będą 6-metrowe, no to tak. 6-metrowe, no to do MTZ-a. Uh-huh. To już będzie musiał, słuchajcie, MTZ przy A tym ci latać. A powiem, że to nie jest wcale powiedziane, nie? Zależy jaki gabaryt, bo w Mokrzynie też były 6-metrowe, no i 6 z nim jeździła, nie? No. Wiesz, a to też, no, jakie góry i to wszystko, nie? No, jakie, to prawda. A to są będą takie lekkie wały. No, ale lepsze to niż nic, tak? No. A zawsze to 5%, słuchajcie, do tego plonu będzie i... No, może to nie jest jakoś dużo, tak? Może to nie jest dużo, ale będzie robota dodatkowa na odcinkach, tak jak Bolek powiedział. No i na przestrzeni kilku sezonów na pewno przyczyni się to do tego, że pieniążki będą się zgadzały, tak? Bo będzie na pewno troszeczkę więcej tych pieniędzy. Więc wały na pewno się tutaj pojawią, no i ten wózek do wapna musi być, bo my już o tym mówimy, słuchajcie. Nie wiem, jak my to wapnowanie włączymy, ale podejrzewam, że... No, to musi być włączone najlepiej. To powinno być tak, no nie ma takiego momentu, że musi być zebrane ze starego sezonu i do przesiewami na nowy. Ja ci powiem tak, będę testował teraz ten mod na te ścieżki, tak, i spróbuję wapnowanie włączyć i zobaczyć w ogóle, co to tutaj zrobi. Jest to teraz na razie jest zeszany rzepak, więc wydaje mi się, że na rzepak dałoby radę rzucić nawet, a jeżeli nie, to byśmy go zdążyli przesiać, nie? No. Najważniejsze to po kukurydzy byśmy, no ale jak już po kukurydzy to będzie, to już tak, i rzepak będzie w większej fazie i zboże już jakieś będzie zasiane. No kiedyś trzeba będzie coś zaryzykować, nie? No ja mówię, ja włączę i zobaczę, co to zrobi z tymi naszymi polami, nie? Jo. Dobra, ja mam skończone uprawę, zjedziemy sobie na gospę. Szybko to poszło, uprawienie tego pola. Mamy dopiero w sumie 19 minut odcinka. Naprawdę nie myślałem, że aż tak szybko będziemy się z tym wszystkim dzisiaj tutaj wyrywać. Pięknie wygląda ta nasza przyczepa na belki. Naprawdę fajnie, że ten remont żeśmy postanowili tutaj zrobić. Kolorystycznie bardzo podobnie do naszego z maja w ogóle. Zwróciłeś na to uwagę? Tak. Bo kolorystyka naprawdę bardzo... Nie wiem, bardzo czemu podobnie. Ostatnio cały czas mi tylko te kolory siedzą i tak z maszynami takimi jakimiś, wiesz, robionymi przez siebie czy coś, tak jakoś, nie wiem, ten czerwony z żółtym czy tam z zielonym cały czas. No przyczepa, trochę... przyczepa jest piękna, czerwona z zielonym, kurde, zajebiście to wygląda, nie? Nie wiem, no ludziska cały czas tak dajemy te kolory, no ale to po prostu najlepiej wygląda, no. No zobaczcie, rozrzutnik też jest czerwony z zielonym, no.
Może to gdzieś tam być monotonia trochę na naszej serii, ale no te kolory po prostu wyglądają najlepiej. Aczkolwiek, jeżeli będziemy remontować tą przyczepę, to mam też pewien pomysł w głowie, jakby można było ją pomalować. No i zobaczymy, no. To jest takie standardowe malowanie, ten czerwony dół z zieloną górą, nie? Sławkę zrobimy. Dobra. Panie, powiedz mi, jak tam w ogóle w siewniku z nasionem jest u ciebie? Właśnie w tym momencie przebiegłem się, żeby zobaczyć, czy wszystko jest w porządku. Ja mam mordo jeszcze 5 sezonów siania w tym, co jest w siewniku. Serio? To tak rzepak sobą bywa? No rzepak to tam wysiewa, nie wiem, kiedyś 2,5 kilo na hektar się wysiewa? No może jo. Nie wiem, coś takie, wiem, że bardzo małe ilości, dlatego też mordo, no tutaj co mi tam było, wielki ciul, nie? Ale mordo, poszedłeś, nie? Przepraszam, no. Mogę ja teraz? Mogę ja teraz? Posiadź? No, posiadź, bym chciał chwilę jeszcze. Dobrze, proszę ci bardzo. Dziękuję. Ja jadę może wtedy na usługę. Nie. Ale nie kuchnia, tylko tam napód Andrzej chciał, żebym mu rozsiał. No jak chcesz, to możesz jechać, no. Masz teraz czas, więc możesz jechać, bo ja ci powiem, że ja teraz chyba sobie zasieję to pole całe. Tak mi się wydaje, że raczej chyba zdążę to zrobić. Zasieję sobie to pole całe, wsiadam w kombajn i koszę ten owies, nie? Kurwa, muszę i owies sprzedać. Jak sprzedać owies? No przecież mi gadali, pamiętasz? To jak zepniemy, to mamy owies, to co jest na hałdzie, zasypać i jechać na sprzedaż. A owies po ile jest? Zaraz mogę to chłopaków SMS-a napisać. Weź zadzwoń do nich najlepiej. Dobra, poczekaj, daj chwilę. Żywy. Kurde, jakby ten owiec się udało, słuchajcie, sprzedać, bo my mamy tego owca naprawdę dużo jeszcze w śrutowniku. Więc z hałdy by zabrał to, co tam jest, dokosił tutaj to i kurde, zawsze będzie pieniądz za owiec. To jest zajebisty plan. O ile? Ale niedużo mi dać. Po 700 mogą nam dać. Dobra. No to spoko, ty. Jakby ale 700? Nie jakoś dużo, bo już nawał tego mają. No ale co tu będzie, mordo, tego? No, tak mu mówiłem, że raczej za dużo to nie będzie, tylko kurwa, czym ja ci to wrzucę. No żmijką lepiej nie. To może spróbujemy. Żmijką? Kurwa, jeżeli nie zaciągnie innego zboża, to ona by dała radę. Ale ta żmijka gdzieś pojechała, nie? O. Ty dobra, ja nie wiem tym, ja wchodzę to. Tak. Ona wyjechała, mordo, do ciepłych krajów, nie wiem, czy wiesz. Kojarzysz może jaderko? Jaderko? Dobra, mam już, czy kurak było. Dobra. Mamy dwa wiadra, ogólnie gdzieś drugie, a drugie stoi tu przy silosie na kiszonkę. Dobra, to jest się na pewno. Ale kręgosłup mi jemnie na pewno. A dużo tego tam jest? Nie. Dobrze będzie. Ale akcja polsko. Polsko-niemiecko jeszcze. Dziury takie kurwa przyczepię wszystkie. Owiec już ten co wsypie to wylatuje. Nie no, ogólnie nie gadaj, dziurawa nie jest. Nie no, żartuję przecież. Mówię, te dechy trochę są pognite miejscami, ale ogólnie powiem wam, że nie ma tragedii. To weź mordo, ty wtedy to załaduj, nie jedź na razie na tą usługę. Zaraz no, mnie tu zmienisz na tym, na siewniku i dosiejesz to do końca, a ja już wtedy będę sobie działał z tym owsem, żeby to jeszcze zdążyć dzisiaj wykosić całe i żeby to zdążyć, kurde, opierdzielić, nie? O. To by na za dwa dni pewnie już kasa była u nas na koncie, nie? Jakby to zawiózł, bo zajebiście. Nie wiem, ile tego owsa tu może być, ale to raczej będą, słuchajcie, znikome ilości, nie? Z tego pola, bo to pole jest naprawdę bardzo, bardzo małe. Myśmy to siali w sumie z myślą o tym, żeby to zostawić dla naszych świnioków, ale powiem wam, że one tak mało jedzą te świnie, a my w środowniku mamy jeszcze tyle owsa, że po prostu jest bez sensu to sprzedawać, nie? A lepiej, mówię, lepiej to... bez sensu jest to zostawiać, lepiej to sprzedać i... No musimy to kuźno pod kukurydzę szykować to miejsce. To jest właśnie o tym trochę myślę, nie? Kukurydzy tam będzie, słuchajcie, całkiem spora ilość. Powiedz mi, ma załadowane już, nie? Ja jeszcze nie. Jeszcze nie, dobra. Zaraz jest, przyjdę. Kurwa, tym wiaderkiem, człowieku. Przyjdę chyba, zaraz pójdę po drugie wiadro i przyjdę ci pomóc chyba. Przepraszam, wtedy dziękuję. Nie no, pięknie. Ten masej z tym siewnikiem, nie wiem, czy nawet nie lepiej niż, kurde, Belarus. A my go chcieli, kurde, opierdzielić. Na wiaderko gdzieś porwało. Powiem wam, że to by był chyba grzech, gdybyśmy sprzedali tego MF-a. Bo on do tylu maszyn jeszcze nam tutaj pasuje. Ktoś pisał pod ostatnim odcinkiem, czy może byśmy kupili nową kosiarkę. Ja mówiłem o tym u Polka na odcinku, że taki jest plan, żeby dokupić sobie, słuchajcie, drugą kosiarkę i żeby jechać na dwie, bo tych łąk naprawdę będzie teraz sporo do ogarniania. Dobra. Ale już kupić od razu chyba lepszą, czy kupić jeszcze na razie taką, kurwa, po prostu. Ty, a jakby kupił taką, wiesz, listówkę albo coś w tym stylu? Taką drugą do 30 i żeby po prostu szybko skosić te? Powiem ci tak, mordo, zobaczymy.
Na razie bym tak to nie gadał. Żeby wiesz, nie zajebać jakąś od razu, albo nawet taką bez plandek, bez niczego, jakąś starą taką. Tata na solcu kupił chyba za 700? Mordo, czemu owiec tu wypierdzieli? A to pszenica jest. To nica, bo kurwa, chciałem furą zanieść, nie? A mi się zbugowało i się cały czas wiaderko mi tak kręciło dziwnie. Nic nie, i mi to... Chciałem ci pomóc. Dzięki, teraz to jest co? Już na kręgosłup nie chodzę. Ja pierdzielę 3 tony! A, no, no to tak właśnie koło piątki, to czyli jak dwa tu jeszcze sypnie. Słuchaj, 2 tony jeszcze mamy kurwa na górze gdzieś. No, no. Ale jestem za... Masz siny... Masz 2 sto już. Jestem siny, mordo, że aż tyle. Przepraszam. Dobra, wyjedziemy sobie MTZ-em. Pokażę wam tą szczepę na zewnątrz, jak ona wygląda, bo tak wiecie, w środku to tak nie oddaje. No kurde, no coś pięknego, no. Duża, fajna, duża taka przyczepa. Długa inna. Jest w ogóle, nie? Bardzo inna, mega pasuje do MTZ-a. No, no, dokładnie. Czemu mi się kurwa plandeka zaciągnęła? Ktoś mi powie? Obciągamy sobie ją z powrotem. Dobra, proszę, i teraz bardzo. Pytanie. Na razie gasimy sobie MTZ-a tutaj. Wsiadamy do kombajnu. Pytanie, czy kombajn odpali? Mówię, ostatnio był odpalany, więc powinien sobie... Kombajn, bidon. Jedziemy z tematem. Bieg załączym. Fajne śniwka tu będą. Dobra, dajcie Boże, żebyśmy tu wyjechali tylko. Kurwa, z tymi obalami to trzeba porządek w końcu zrobić, bo... Nie, no będzie, niedługo już. Co ja tu przejeżdżam, to headery po oponach. No tam pokurwić też tu pozycję. Mówią, musimy opróżnić ten silos jak najprędzej i... Kurwa, działać z jakimś innym silosem, bo powiem wam, ten jest za mały. Na nasze potrzeby. Dobra, teraz tak, idziemy sobie tutaj. Czy ja to dam radę wziąć na raz? Raczej chyba ciężko. Tak mi się wydaje. Dobra, odpolomy. Pokos somy włączony. Wujeczka. I jadziemy. Jadziemy z tymi żniwami, słuchajcie. A fajnie. Zawsze za domem najładniejsze żniwa. Tym bardziej, że to pole ma swój klimat. Kurde, szkoda, że nie jest idealnie. No jo, biorę na raz. Tam mijak mały był na początku, ale to sobie potem poprawimy. Ty, trochę tu może sypnie. Nie będzie źle. 2 tony byleby sypał. Powinno być nawet więcej niż 5 ton razem. Po pierwszym przejeździe będę wiedział. Znaczy nie, po drugim przejeździe będę wiedział, bo ten pierwszy jest dłuższy. A tamte już będą normalnie krótkie przejazdy, więc... Ale wydaje mi się, że powinno całkiem fajnie oddać tutaj. Dobra, damy sobie, słuchajcie, przybliżymy trochę kamerę w środku. Bo w tym zmaju ta kamera jest za daleko. No będę miał ponad 0,5 tony. No kurde, no 2 tony powinno dać, tak jak mówiłeś, no. A niech da te 2 tony, to i tak będzie 5 ton. 5 razy ile? 5 razy 700 mówisz, tak? 5 razy 700 to jest 3,5 tysiąca. Kurde. Zawsze coś. Prawie na spłatę kredytu będzie. No, jeszcze jakby te 2 tony sypą, ale no mówię, musi mieć z czego śrutę robić. Nie, no tamte 2 tony niech zostaną. Bez jaj, kurde. No jak będą świnie głodne, to musi być do robienia śruty. I zajebiście, bo będziemy mieli, słuchajcie, i żniwa ogarnięte. I będziemy mieli również, już siewy też są ogarnięte, także cacy. Robotka poszła dzisiaj zajebiście. Mówię, dobrze, że Bolek mi przypomniał jeszcze przed odcinkiem, że przecież jest uprawa do zrobienia, bo ja chciałem siać od razu po orce, a to by na pewno tak dobrze nie wyglądało. No tutaj te 2 ścieżki na tym polu są, na pewno troszeczkę nam tego towaru zabierają. Aczkolwiek, no mówię, no postaramy się, żeby te ścieżki ogarnąć tak, żeby się wszystkim podobało, bo niektórzy po prostu nie byli zadowoleni z tego, że poszliśmy w te ścieżki. Było dużo negatywnych komentarzy, że no nie wyglądają one za ładnie, jak jest ich tyle na naszych polach i są takie szerokie. Ja to oczywiście w 100% rozumiem, bo też mi się do końca to nie podobało. Więc będziemy się starać tutaj, żeby to po prostu poprawić i żeby wam, jak i nam się również to podobało. Kurde, jeszcze nie mam tony nawet, nie? Że może nawet 2 nie być. Nie mów mi tak, ale... No, powiem ci, że ciężko, żeby były 2 tony. No ale ty, mordo, to jest owiec, to co my mamy się tutaj spodziewać po owsie? To my go ładnie natrzepali w poprzednich sezonach wtedy, że to tak tyle pozostawało. Tutaj znaczy... nie wiem, czy czekać, aż słoma trochę przeje, czy prasować, to żeby już było z głowy. Jak chcesz, to możesz prasować. Ale nie powinno się chyba zagrzać, co? Chyba nie. Ona do stodoły nie idzie, tylko na dwór, więc... No i zaraz na sprzedaż w sumie, jo. Będziemy przecież ją wywozić. Trochę tych belek będzie, bo jeszcze oczywiście z łubiny sobie, słuchajcie, też zostawimy słomę.
Też sobie spracujemy to na belki, a u Wino też jest dosyć duże, no jest duże pole. Więc też powinno troszeczkę tych belek tam być. Więc kaska na zimę dzisiaj, znaczy w tym sezonie będzie całkiem spoko. Dobra, teraz pytanie, na raz to wezmę. Kurwa. Będzie 1,5 tony, mordo. O cholera. Słabiutko, słabiutko. No ale niestety, no nic na to nie poradzimy. Daj Boże, żeby chociaż do tego 1,5 dobić. Bo to dobrze, normalnie... to są czasami inne uprawy niż owiec. No. Owiec fajnie wygląda, ale na przykład na sąsiadach, tak? Gdzie ja tak są może większe pola. Kurwa, tak sobie to myślę, nie? No. Może by my już połączyli to z tym pra... Nie, dobra, jeszcze jest sezon. Mówisz o którym? O, to żeby dołączyć do któregoś tych pól tutaj. No to byśmy musieli tutaj rzepak dosiać wtedy, jakbyśmy chcieli to połączyć. Tak. Wtedy na przykład można by było, że... to wąskie idzie do tego lewego, a to dłuższe do tego tu do łąki. No powiem ci, że to jest ogólnie spoko pomysł, ale ja nie wiem czemu bym chyba poczekał jeszcze do kolejnego jeszcze sezonu. Jeszcze jeden, bo dopiero co to zrobiliśmy niedawno. No. Wiecie, tak ale... staramy się, bo te pola będą z nami przez cały czas. Staramy się jakoś dzielić, łączyć fajne kawałki, żeby to po prostu się nudziło w jakiś tam sposób. To są nasze pola, więc możemy to robić tak, jak nam się żywnie podoba. Ale tak jak powiedziałeś, to jest spoko, że ten dłuższy pójdzie do tamtej strony, a to krótsze do tej. No. To będzie zajebiste. Będą dwa bardzo podobne pola do siebie. No. To spoko będzie pomysł. Trochę dłuższe, więc kościoło to ma drogi. Kurde, powiem wam, że to były naprawdę szybkie żniwa. No dzisiaj ogólnie wszystko szybko poszło. Jestem naprawdę pod wrażeniem. Sumki on musi kuźwa przez weekend się wziąć i tu trochę ponagrywać. Nie wiem, co on tam ma do roboty jeszcze, ale kuźwa, my już musimy się przewijać. Ty, no najważniejsze, ty, żeby miał... We wrześniu kiszonka, nie? Tak, we wrześniu kiszonka. I my tu prawdopodobnie, znaczy no nie wiem, czy przewijamy od razu już teraz na wrzesień? No co, my nie mamy nic do roboty, mordo. No te oborniki, o, coś tam? No jedynie takie rzeczy, chyba że jeszcze właśnie zrobię, gdzieś tam pozbędę się tego. Zależy jak sąsiad będzie daleko z robotą, nie? No. Mówię, tutaj tak ci powiem szczerze, że... Pinszko. A, tu jest ciekawego, a to dobra, ciuchto. Dobra, tam się wygniecie kołami. 4,5 tony powinno być. Tak jest, 4,6... O Boże, równe! Nie wierzę. To. Równe 4,600. Bez tam litra. Nie równiutko, słuchajcie, 4,600. Dobrze, także... będzie wyliczać. No, dokładnie. Ja sobie, słuchajcie, od razu to zapiszę. 4,600, żeby czasem nie zapomnieć, ile dokładnie tego owsa było, bo wiadomo, że dzisiaj kasy od razu nie dostaniemy. Także lecimy sobie to zawieźć na młyn. Na pełnej. No to będą dwie belki. Ile? Dwie belki. Będą chociaż dwie? No nie będą. Zaciągnij plandykę, co? O. Tak, bo to łowię, żeby nie wywiało. To takie lekkie. Dajcie znać w komentarzach, jak wam się podoba nasza nowa przyczepa. Ale wydaje mi się, że odzew będzie pozytywny, bo... Kurde, no nie znowu masą maślany, nie same autostranki, więc... Tu zawsze tak jest, że akurat na tej serii tak dosyć dobrze dobieramy te maszyny. Wydaje mi się, że naprawdę spoko to nam wychodzi. Że używamy w końcu coś takiego, czego nie było wcześniej. Dokładnie. No bo tej BSS przyczepy w sumie oprócz tego, że ją mam na live'ie, to na żadnej serii jej nie było. Znaczy była na biedaka, bo podobną słuchajcie miał ten, jak on kurwa tam się nazywał. Janusz Józek, ten tam co byli mu pracę od niego kupić, nie? No miał też taką BSS, tylko że chyba bardziej zabudowaną mi się wydaje. Nie wiem czemu tak mi się wydaje, że my w ogóle metalową, a nie drewnianą. No ale mniejsza, no my tą burtę sobie na pewno w przyszłości też, słuchajcie, zrobimy na metalowe. Będzie zajebista przyczepka, która też na pewno z nami na tej serii zostanie bardzo, bardzo długo. Bo jak ona będzie miała już 11 tysięcy pojemności, czy tam 12, to w zupełności nam wystarczy. Dobra, objedziemy sobie, słuchajcie, tutaj dookoła, żeby elegancko na kratę tutaj podjechać. Kurwa, tam przestawiaj ten nałowiec, bo ja podjeżdżam, dobra. No nie, kurwa, tam stoi. Podjeżdżamy, popoki tam ustawiam wszystko i będę mógł sobie sypać. No i co? I co? I kurde, krótszy odcinek dzisiaj wyszedł. A co? No, 35 minut. Słuchaj, no chcesz, to możesz nawozem jechać. Nie, wiesz co, ja miałem nawóz na sąsiadach, nie będę... zaczynał roboty, której nie muszę zaczynać. Ale to nie no, coś pięknego. Boże, chyba miniaturkę tu zrobię. No ogólnie tak, ja już nie raz robiłem. Matko boska, jak to pięknie wygląda.
ale mamy jeszcze czas. Zjedźmy sobie. Zjedziemy sobie, słuchajcie, chociaż na gospę, żeby tak tego zestawu tutaj nie zostawiać chłopaków, bo tu kradną i bolce nam pokradną jeszcze, kurwa, światło powybijają, paliwo spuszczą i będzie, będę życie. Akurat pół zbiornika jeszcze mam. No i będziemy mieli, słuchajcie, dzięki temu, że ten obóz od razu opitoliliśmy, to będziemy mieli, słuchajcie, 15 tysięcy ponad. No? Ponad 15 tysięcy, więc nawet jak spłacimy później ten kredyt, to ponad tych nam zostanie, zajebiście. Ja myślę o to, że nawet na wrzesień będziemy mogli tą piątkę spłacić, wiesz, żeby to było z głowy. Można, chyba, że, tam nie mam. Chyba, że będziemy, mówię, planowali jakiś nowy nabytek teraz jeszcze. Mamy te pieniądze, to jestem za tym, żeby je wydać. Bo mówię, no, w przyszłym sezonie będzie ten zastrzyk gotówki. Chyba, że już jesteśmy mordo, żeby odsiędzać na ten nowy ciągnik. Bo jak sprzedamy byki, ja no, to będzie mało, nie? Co na tym odcinku się pojawi, tak by było. No to zajebiście. Jak masz plan, to mnie to oczywiście bardzo cieszy. Ja was oczywiście na ten kolejny odcinek, słuchajcie, zapraszam. Bo na pewno będzie się tutaj na tej serii działo, na pewno wlecą nowe nabytki, no i na pewno będzie ciekawie. Ja sobie wjadę tylko jeszcze tutaj do stodoły z tą nową przyczepą, żeby tutaj zestaw sobie stał. Kombajn trzeba będzie zwinąć i odstawić oczywiście do wiaty. Tyle od nas dzisiaj, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Zgasimy sobie światła. Ja mówię, kurwa, co się zajmą halogenami mi płacze. Zostawcie łapeczkę w górę, wpadajcie do Bolusia na kanał. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się. Do kolejnego odcinka, na razie, cześć. Cześć.